Paneczko, z tej strony Alfa i Beta. Jak widać, już dojechaliśmy. Jesteśmy na takiej małej wieży kontrolnej. No i co? Mamy 7 sierpnia 2019. No i co? Takie widoki z góry. Tam, gdzie się jest woda, za drzewami. Jest oczywiście z nami Marianek. Też przyjechał. No i co? Jakieś 5 dni tutaj będziemy gościć. No i co? Będzie się działo. Terenu jest znacznie dużo. Marianek, pokaż się. Przywita się z ludźmi. Cześć, cześć, cześć. No i co? Dużo nie dogada. Tutaj jakiś park linowy widzę. Plaży zbytnio nie widać, bo jest za drzewami. Ale pokażę wam to, co mogę wam pokazać. Tam gdzieś trochę woda prześwituje. Głosy słychać ludzi. Czyli coś się dzieje. Alfa coś wam jeszcze powie, może chce się udzielić. Może przyjdzie czas na to. Może przyjdzie czas. Zobaczymy. Mam dla was taką małą niespodziankę. A jeśli Alfa się nabierze pewności, zrobimy wam odcinek jeden. Przejdziemy się na dwa wykrywacze po plaży. No i co? Zrobimy małe sobie konkursiwo. Kto więcej znajdzie bilonu, moniaczków, zawleczek, kapsli. No i co? Do pierwszych znajdek. Filmy na bieżąco będę dodawał każdego dnia. Starał się montować. No i co? Na razie. Pierwsza znajdka. Otóż złotówka. 2009 roku. A przed tą złotówką, żeby nie okłamać, to może z 20 kapsli, 20 zaleczek, nie lepiej, do następnego. Ten strzał, zaraz po tej złotówce jest piętunia. Piętunia zawsze cieszy, pozdrawiam ostatnie korki. W tym dołku dwie puszki wykopałem, korolce, ludzie nie róbcie tego dołku. Dzieci bawią. I w ogóle, mogę się polecić do wniosek. Bierze śmietnika. Sobie robił. No i co? Trochę będę robił. Trochę robił. To było, coś się napiło. I zakopało najlepiej. Poszło. Kolejny strzał po dłuższym czasie. Po kapsach i po tych puszkach. Kolejna zatóweczka. Chodziłem go oczkiem, jak widać. Po deszczu wypukało 2 grosze. Kolejna znajdka. Nie jest 50 groszy współczesne. Kolejny traf, to jest taka piasku śruba. Ciekawy. Mogę takie partie diabłów, żeby się biło w tą stopę. Kolejny strzał. Nim jest 5 osób. Kolejna pędzenia bardzo cieszy. Bo zwłaszcza po takiej ilości kapsli i zawleczek, co tutaj jest, pokażę trochę tyle torebkę, prawie pół torby śmiecia. No co, ale przeczył teraz wszystko, płynie do śmietniki, a pan cieszy dla siebie, do następnego. Sygnał 59-60, myślałem, że piąteczka kolejna, a co się okazało, 1 grosz. Wyjmując tego grosza, przyszły do mnie koleżanki. Otóż kaczuszki. Jak widać, dwie. Pomogą mi ryć. W zamian za trochę chleba. Kolejny nominał o zawartości 50 groszy. Widać trochę stary. Bardzo patynka duża. Rok. Kolejna znajdka to okiem. Taka oto znajdka. Jakiś kąto na koniu. Nie wiem, czy widać, ale tu jest. Tu było coś takiego. No i co, fajna znajdka. Otóż kolejna znajdka potem.
tylko w bliku 20 groszy. W tych wietrzonych karyciakach były żołnierzykiem, a tu 20 groszy. Kolejny sygnał, a nie jest 20 groszy. Kolejny strzał, a tu 50 groszy. Kolejny 20 groszy. Druga ta. Widzicie? Trzecia gość. Czwarta gość. Ja tu piąta gość. Po dłuższym czasie znów coś większego się pojawiło, no otóż jest złotóweczka. Dziwne przeczucie i dziwne trafy, otóż 50 groszy. Zawsze jak patrzę w kartecie mojej kochanej Alfy, patrzę jej sygnał i zawsze pod tym sygnałem ukazuje się na 50 groszy. O to mi chodziło, tak więcej i więcej sygnałów dawało. Kolejne 20 groszy. Sypię już drobnicą, otóż 10 groszy, ale zawsze coś lepsze to niż kapsuły z zawleczki. Pewnie parę kroków, tutaj było 10 groszy, a otóż tutaj w tym dołeczku było 20 groszy. Kolejne 10 groszy. Otóż w takim dołeczku. Już jest zbliża wieczór, jest 19 i grubo. To słychać, jak depozyt znalazłem, otóż już dwie złotóweczki wyjąłem z niego. Dalej nam naszą osłabeczkę pije. I się skończyło. Otóż dwie złotóweczki tego depozyciku i tyle. Po dłuższym polu niepowiedzeń znów wyskoczyło 50 groszy. Otóż taki teren może być dłużej zrobić. Tyle nam brakuje do wody. W takim dołku coś znalazłem takiego. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem pocisk. Tak mi się wydaje. Przyszła pora na podsumowanie dzisiejszego wypadu z plaży. Otóż tak, 5 zł, 5 zł, złotówka, 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 ten cały rządek w dół 50 groszówek, ten rządek cały 20 groszówek, tutaj cały rządek 10 groszówek i tutaj 2 grosze i 1 grosz. Z nominału wyskoczyło nam 20 zł i 3 grosze. Otóż taki żołnierzyk, znaczy żołnierzyk, nie wiem, jakiś pan na koniu. To mi się wydaje, że to jest pocisk jakiś. To nie wiem, czy to to samo jest, czy tylko tak mocno ten zdeformowany, dosyć ciężkie. Tutaj też takie coś. I tutaj taki dziwny kamyczek. Taką białą patynką, taki ciężki, że 5 zł jest pikuś przy nim. No i co? Były te śmieci jedne, półtorebki co wrzuciłem,
Teraz się ściemniło, szliśmy, kolejne pół torebki wyrzuciliśmy, kapzli i zawleczek od piwa. No i co? Jeśli się podobało, proszę zostawić łapkę do góry i subskrybować nasz kanał. I do następnego. Dzisiaj pewnie w nocy się ujawi ten filmik. Okay.